Tomasz Krakowski, czempion Gdańsk, wygrana walka, przede wszystkim gratulacje. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że walka się podobała. Walka nie była taka od samego początku, że tak powiem, przekonywująca, że to ty będziesz tym wygranym. Mimo wszystko zawodnik Rambalskiego, podopieczny, podwyższył poprzeczkę troszeczkę. Jak ty to odczułeś? Tak, szczerze powiedziawszy, tego się spodziewałem. Oglądałem jego poprzednie walki zamieszczone tam w internecie i spodziewałem się, że ruszy agresywnie. Nie byłem pewien co do jego wytrzymałości tlenowej. Ja szczerze powiedziawszy też nie mam najlepszej, jestem po przerwie, ale tlenu minimalnie starczyło więcej niż jemu. No i tutaj lewa ręka zadecydowała, myślę, o mojej wygranej dzięki sierpom. Tam często sierpy lewe wchodziły, co dało się odczuć na rękawicy. A gdyby padło pytanie, czym cię zaskoczył zawodnik z Bydgoszczy? Tak, kolanami. Oglądałem jego poprzednie walki, nie używał ani jednego. Tutaj był fajnie przygotowany, myślę, że mógł też podpytać kogoś, jak ja walczę. I tymi kolanami robił robotę rzeczywiście.
Jeżeli chodzi o walki Pro-Am, która to jest twoja walka? To była moja 8. walka. Wszystkie do tej pory mam wygrane. Udało się wszystkie wygrać. Rewelacja. Jakieś plany przed tobą? Jakie walki, jakie starty? Teraz będę się przygotowywał do mistrzostw polskich uniwersyteckich, które będą na wiosnę. Kogo chciałbyś pozdrowić, komu ewentualnie podziękować? Chciałbym podziękować kolegom, koleżankom z klubu Champion Gdańsk za pomoc w przygotowaniach, w sparingach i rodzinie, przyjaciołom za wsparcie. Przede wszystkim robię to dla nich, tak? Ja zawsze chciałem coś robić dla kogoś. Tutaj mam nadzieję, że sprawiam przyjemność właśnie moim bliskim i to tyle. I tego się trzymamy. Gratuluję jeszcze raz. Dzięki bardzo.